Cześć, witam. Dziś opowiem Wam o książce science fiction, ale książce mądrej, wzruszającej, naprawdę wartej lektury. Oto ona, John Wyndham Poczwarki. Ilustracja przedstawia dłoń, ale dłoń ta ma tylko cztery palce, a więc jest to dłoń dewianta. Tak by wynikało z treści tej książki. Oto jest książka i świat postapokaliptyczny. Świat starych ludzi, czyli nasz, rozpadł się w wyniku cierpienia, a więc w wyniku wybuchów jądrowych. Ludzie, którzy te wybuchy przetrwali, w niektórych częściach świata istnieją i starają się stworzyć swoją nową rzeczywistość. Akcja książki Poczwarki rozgrywa się na Labradorze, gdzie mieszka społeczność w małej wiosce i ta społeczność stworzyła sobie nową religię. To są fanatycy religijni. Wszystko, cokolwiek ich otacza, ludzie, zwierzęta, rośliny, ptaki, muszą mieć pewien wzorzec normalności, spełniać pewne normy, które właśnie ta społeczność sobie stworzyła. Te normy są bardzo ściśle określone. Jeżeli cokolwiek odstępuje od tych norm, jest dewiantem, a jeżeli tak, należy go zniszczyć. Jeżeli dewiantem są ziemniaki lub pszenica, należy pole spalić. Jeżeli dewiantem okazuje się nowonarodzone niemowlę, ponieważ ma sześć palców albo jakąś inną wadę na ciele, należy się go pozbyć. Każdy obywatel otrzymuje tak zwany certyfikat normalności, a więc taki, który pozwala mu żyć w danej społeczności. Narratorem w tej powieści jest chłopiec, a potem mężczyzna, ma na imię Dawid. On otrzymał certyfikat normalności, bo fizycznie jest taki jak inni. Ale co z jego umysłem? Jak sprawdzić normalność ludzkich umysłów? Otóż Dawid ma pewną cechę, pewien dar posługiwania się z innymi, podobnymi mu ludźmi za pomocą emocji i myśli, czyli telepatycznie. Takich najpierw dzieci, a potem ludzi jest wielu, ale muszą oni się ukrywać, ponieważ gdyby ktokolwiek dowiedział się o ich tej możliwości, umiejętności, natychmiast odebrano by im certyfikat normalności, wzorzec normalności i zostaliby ze społeczności wydaleni. Dokąd wydaleni? Na rubieże, gdzie żyją dewianci, a więc tacy, którzy tego certyfikatu nie posiadają. A jeszcze dalej jest kraina zła, o której tylko słyszeli. Dlaczego jest to książka mądra? Ponieważ jest aktualna również dziś, kiedy dużo rozmawiamy, co jest normą, a co nie jest normą. Co jest normalne, a co nie jest normalne. Kto jest inny, a kto jest nasz. O tej inności dużo się mówi. Książka pod tytułem Poczwarki właśnie ten problem porusza. Grono dzieci, a potem grono dorosłych, którzy się telepatycznie posługują myślami, zostaje zdekonspirowana. Muszą z tego laboratorskiego miasteczka uciekać. Uciekają na rubieże, a potem zyskują pomoc. Pomoc ludzi z kraju zła, których tak naprawdę nie znają, ale swoje bezpieczeństwo muszą im powierzyć. Naprawdę polecam. Dawno nie byłam pod wrażeniem lektury takiej właśnie książki postapokaliptycznej. Polecam Wam ją. Naprawdę, naprawdę jest wartościowa i warto ją przeczytać. Dziękuję. Do zobaczenia.